wiedzy o literaturze, o pisarzach, poetach, którzy związani są z Wigrami. Wigrami jako inspiracja, Wigrami, że okolice Wigier jako miejsce zamieszkania. Z tej racji, że starałem się zachować pewne proporcje między sakrum i profanum, to mamy jednego biskupa, jednego zakonnika, jednego prawie że zakonnika, czyli Wiktora Świętej Pamięci, ale pomyślałem sobie, że tak dla takiego zdrowej proporcji musi być też ktoś, kto napisał książkę Gwiazda Lucifera, pani Szpielkówna, także ta proporcja, mam nadzieję, że będzie zachowana. Myślę, że naszych prelegentów czy rozmówców nie trzeba przedstawiać. Chciałam zaprosić na te trzy miejsca tu przygotowane, najwygodniejsze krzesła, jakie mamy w Uzenbigie, pana Zbigniewa Fortunowicza. Na pewno muzeum tegowego w Suwałkach, ale myślę, że wszyscy Państwo pana Zbigniewa świetnie zdają. Chciałam zaprosić polonistę, nurka, lotnika, fotografa, autora też rozdziału w tej książce, którą Państwo pobraliście, czyli pana Huberta Stojanowskiego. Będziesz rozdzielał to sakrum od profanum. I oczywiście chciałam zaprosić księdza doktora Ryszarda Sawickiego, który był naszym sąsiadem, prawda? Ale proszę, to jest ciekawe, trochę dłużej, bo ksiądz napisał masę rzeczy o ludziach związanych z Wigrami, tylko rok, a niektórzy tam żyją całe swoje życie, a nawet nie wiedzą, kto tam tak istotny dla przykład świata sztuki czy literatury występował, jak się akurat składa. Proszę Państwa, ja tutaj w tle mieściłem tę prezentację, może ją wyłączę, żeby Państwu nie przeszkadzała, bo i będę może, no właśnie, jaki przyjmę schemat? Najbardziej wydawało mi się, żeby chronologicznie, żeby zacząć od tych najstarszych postaci. Czy przyjmujemy chronologicznie, czy alfabetycznie? Jak panowie sobie życzą? Alfabetycznie to niedobrze. Co? Alfabetycznie to niedobrze. Niedobrze, prawda? Niedobrze. To chronologicznie. Księże Ryszardzie, proszę bardzo, oddaję księdzu pole po pierwszemu. Krótka prezentacja, potem oczywiście liczę na głosy Państwa, liczę na pytania, nie lub bardziej rozsądne, nie lub bardziej złośliwe lub przyjazne. Także liczę, że Państwo, naszych autorów, będą troszkę tutaj podpytywali o szczegóły życia tych postaci, które, no właśnie. Ksiądz może tutaj przysiąść się, że tam musi być uczestniczący. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na to spotkanie. Oczywiście te postacie, o których ja mam dzisiaj wspomnieć, to są postacie odległe w czasie, chociaż nie wszystkie. Myślę, że jeżeli chodzi o Wiktora Winnikaitisa, to jest postać, którą wielu z Państwa pamięta. I w ogóle odgrzebanie tej postaci, aby wydobyć pewne fakty z życia, polegało też między innymi na rozmowach tutaj z mieszkańcami Wigier i okolic, ale także ziemi sejneńskiej. Starsze postacie to postacie z XVIII i XIX wieku. Ojciec Stanisław Albertyn Nowalski z naszych tutaj ziem i biskup Michał Karpowicz, który spoczywa tutaj na Wigrach, był pierwszym biskupem. Mimo, że od niego warto byłoby też rozpocząć. Tutaj mamy na zdjęciu jego portret, który znajduje się w Muzeum Diecezji Łomżyńskiej. Pochodzi on z końca XVIII wieku. I mamy tutaj też zdjęcie, jak ta diecezja wigierska wyglądała. Ona została utworzona bezpośrednio po tym, jak Kameduli musieli opuścić tutaj Wigry. W 1796 roku odebrano im te dobra, pozostali jeszcze do roku 1800.
I pierwszym biskupem został właśnie mianowany ten oto duchowny. Są jeszcze inne portrety jego, ten chociażby znajduje się w posiadaniu parafii wigierskiej, datowany jest na rok 1796. Można powiedzieć, że to postać, która zapisała się bardzo mocno w historii Wigier. Niektórzy uważaliby, może nawet, że w sposób taki negatywny. Mamy taką czarną legendę mówiącą o tym, że biskup, kiedy przyjechał odebrać klucze z klasztoru, to wypadł martwy z karety, co się w ogóle nie ma jakoś faktów związanych z jego życiorysem, bo umarł w roku 1803. To taka czarna legenda, napisana może przez osoby, które może tak po macoszemu traktowały właśnie tutaj też ten postać, czy w ogóle rolę Kościoła na tych ziemiach. Faktem jest, że nie można mu przypisywać właśnie tego, że on odebrał ten klasztor Kamedułą. Wpisał się w historię jako człowiek, który musiał niejako współpracować trochę także z zaborcami, a więc zaborcą pruskim, potem rosyjskim, ale wydaje mi się, że nie można go traktować wyłącznie jako postać kontrowersyjną, współpracującą, kolaborującą z zaborcą pruskim, a wręcz przeciwnie, jako postać, która, można powiedzieć, że bardzo wiele ucierpiała podczas zaborów też, która była bardzo prześladowana. Człowiek niezwykle światły, co widać nawet po tym portrecie, zachowało się mnóstwo jego mów, kazań, które głosił chociażby też na imieninach króla Stanisława Poniatowskiego, który był wykładowcą w Wilnie, który miał bardzo rozległe kontakty też i który został właśnie tutaj pierwszym biskupem, natomiast za bardzo nie rezydował na Wigrach. Wigry nie były tutaj wyborem jego, ale wyborem raczej zaborcy pruskiego, który chciał w miejscu, które nie tak naprawdę nie przystawało, jeżeli chodzi o lokalizację, dokonać właśnie tutaj lokalizacji diecezji. W związku z tym biskup też tutaj za bardzo nie mieszkał. Bywał, zarządzał przez swoich duchownych, ale nie mieszkał za bardzo w Wigrach, mieszkał w swoim probostwie w Grażyszkach bądź też w Prenach. To są miejscowości na terenie obecnej Republiki Litewskiej. Jak rozległa była ta diecezja, to widzimy tutaj też, połowa dzisiaj jej znajduje się właściwie na Litwie. Dzisiaj biskup Limantas zarządza tamtą częścią z Marianopola. Jest to diecezja Łukowyska, tak? I ten dół to są już dzisiaj różne skrawki diecezji w Polsce. Zachowało się mnóstwo informacji też historycznych o nim, między innymi w bibliotece, dawnej Bibliotece Wróblewskich, dzisiejszej Akademii Nauk, Litewskiej Akademii Nauk. Notaty chociażby biograficzne, które pokazują, jak wyglądało właśnie tutaj też to życie tegoż biskupa. Mnóstwo kazań drukowanych w języku polskim, ale także i w języku litewskim. Tymi językami władał, zarządzał też właśnie tym terenem, który należał właśnie do narodowości takiej i takiej. I w związku z tym mnóstwo w Bibliotece Narodowej znajdziemy też druków jego autorstwa. I co ciekawe, też angażował się, można powiedzieć, że politycznie, społecznie. Może być, że położył takie podwaliny pod reformy też społeczne, których w tamtych czasach jeszcze nie dokonano. Zaangażował się także w insurekcję kościuszkowską, za co właśnie potem był też gnębiony przez nową właśnie władzę. Spoczywa u nas na Wigrach, w podziemiach swojej byłej właśnie katedry, w kryptach. W Grażyszkach, gdzie był proboszczem właściwie do końca,
znajduje się ulica jego imienia, także pamiątkowa tablica, szczątki Andony, z której też głosił swoje skądinąd właśnie przepiękne kazania. Uznawany jest za bodajże najlepszego kaznodzieję XVIII wieku właśnie ówczesnej Polsce. Tutaj mamy jedną ze stronic bulli erekcyjnej diecezji wigierskiej. Myślę, że więcej informacji o tej postaci można znaleźć w tej książce, którą tutaj prezentuję. I z tego miejsca chciałbym podziękować też panu dyrektorowi Maciejowi za to, że mobilizował mnie akurat do tego, żeby tą postać w ogóle odkryć. Bo przy pisaniu książki o Wiktorze Winnikaitisie udało się sporo informacji znaleźć na temat diecezji wigierskiej, która w roku 2014 stała się stolicą tytularną dla jednego z biskupów pomocniczych w Katowicach, biskupa Marka Szkubły. Wtedy akurat pracowałem tutaj w parafii, w związku z tym zaczęły się takie właśnie poszukiwania odnośnie tych bogatych życiorysów, nie tylko Karpowicza, ale także późniejszego biskupa Gołaszewskiego, które udało się właśnie na nowo tutaj też zaprezentować w postaci tej książki, obejmującej ich działalność nie tylko duszpasterską, ale także taką społeczną i można powiedzieć nawet polityczną, zwłaszcza w przypadku drugiego biskupa, który był senatorem Królestwa Polskiego, co było normalnym takim zwyczajem w owych czasach. Następna postać, czy... Kolejna postać to niejaki Wiktor Winnikaitis, nazywany ostatnim wigierskim kamedułą. Tutaj pozwolę sobie zdradzić pewne szczegóły z mojej pracy i osobistych relacji z rodziną państwa Chuszczów, bo swego czasu mieliśmy z panią Małgorzatą tworzyć projekt jakiegoś krótkiego filmu na temat Wiktora Winnikaitisa. Pani Małgorzata napisała tenże projekt. Mieliśmy tworzyć jakiś mały film, żeby tą postać upamiętnić. Tymczasem pieniądze na to się nie znalazły. Natomiast zaczęliśmy odkrywać tą postać, szukać zdjęć, faktów właśnie z życia, rozmawiać z ludźmi. Powstał artykuł na jedną stronę w miesięczniku diecezjalnym Martyria, co było dużym sukcesem. Nie spodziewałem się wówczas, że można napisać książkę na temat tej postaci na podstawie i pewnych dokumentów archiwalnych i przede wszystkim właśnie takich relacji ludzi mieszkających tutaj w Wigrach i w okolicy. Tutaj chociażby też materiał archiwalny w postaci metryki chrzcielnej Wiktora Winnikaitisa. Dzisiaj mamy takie rubrycerze, które kapłani uzupełniają. Dawniej był to taki opis, byśmy powiedzieli, bardziej prozą trochę, kiedy się to działo, kto przyniósł dziecię i tak dalej. Skądinąd właśnie też ciekawy. Mamy tutaj chociażby mamę Wiktora, Weronikę, mamy także Józefa Kubstasa, więc ojczyma Wiktora, są to zdjęcia od kuzynki pani Marii Jankowskiej z Sejm, które prezentują też, jak wyglądała ta chata, w której się urodził, w której żył właśnie Wiktor no, praktycznie 100 lat temu, tak? Bo ten rok urodzenia to 1927. Tu widzimy go jako młodzieńca, czy też członka drużyny harcerskiej. W ostatnim rzędzie drugi od lewej. Tak się właśnie prezentował. Czy też na weselu swoich przyjaciół Jadwigi Józefa Madejskich. Czy zdążyli państwo już rozpoznać, gdzie jest. Z racji tego, że mam mało czasu, to przebiegam szybko po tych zdjęciach. Wiktor odbywał służbę wojskową. W tych czasach, kiedy podziemie też działało na naszych terenach po II wojnie światowej, partyzanci ukrywali się m.in. we wsi Nowosady. Pojmano tam pewne osoby. Partyzanci właściwie przyszli, zabrali im świniaka,
żeby się czymś pożywić. Uznano to za współpracę z podziemiem, a Wiktora skierowano do pracy w kopalni. Matka pisała wówczas do prezydenta Bolesława Bieruta, że sama nie radzi sobie też na gospodarstwie, żeby Wiktor mógł wrócić. Bierut się do tej prośby przychylił. Kiedy wrócił, pomagał w gospodarstwie, zresztą już jako młodzieniec zaangażował się w rzeźbienie tak zwanych świątków i podpatrywał tutaj lokalnych malarzy też i uczył się sztuki, byśmy powiedzieli, też artystycznej. Dużo pracował fizycznie, moglibyśmy powiedzieć. Nie miał warunków do tego, aby kontynuować jakąś naukę, nie zdobył matury, nie studiował nigdy, co nie znaczy, że nie był bardzo światłym człowiekiem. Miał ogromną wiedzę w różnych dziedzinach, chociażby historii, sztuki, znał języki obce. To zdjęcie wydobyłem też tutaj od pana Macieja Kamińskiego, ówczesnego wicedyrektora parku, czy też wiele innych zdjęć z czasu, kiedy klasztor był remontowany po II wojnie światowej, podnoszony z tych ruin. Wiktor był tutaj jako kościelny, można powiedzieć, aczkolwiek wszyscy nazywają go dzisiaj ostatnim wigierskim kamendułą ze względu na sposób jego życia, funkcjonowania, takie oddanie właśnie też temu miejscu. I dbał o zwierzęta, które w tamtym czasie miał proboszcz i przy tych remontach pracował, ale przede wszystkim malował też, odtwarzał obrazy, które były, oprowadzał grupy. Tutaj mamy go z Czesławem Miłoszem na zdjęciu, czy z innymi, których właśnie tutaj po wigrach wodził, jak to zwykł on też właśnie mawiać. Nastąpiła taka odwilż polityczna w Polsce. Ubiegał się nie tyle o odszkodowanie w związku z tym, że był więziony, co o uznanie pewnej prawdy. Uznanie pewnej prawdy, że był osobą, która była prześladowana przez reżim komunistyczny i udało mu się tutaj też dopiąć właśnie swego. O co poświadczają te prezentowane tutaj też dokumenty. To ówczesny wigierski proboszcz, który był jego przyjacielem, wcześniej wikariuszem w Sejnach, który go tutaj do Wigier przygarnął. Czy też historia jednego z obrazów, który można podziwiać w kaplicy świętego Benedykta. Malując ten obraz, Wiktor zmarł nagle. Natomiast widzimy przedwojenną fotografię tego obrazu, którą dysponował jego rysunek odręczny, tak? I wreszcie obraz, którego sam nie dokończył, dokończyła już go inna osoba. Jeżeli chodzi tutaj o słowo, zachował się tak jeden z rękopisów tutaj o łodziach wigierskich jego autorstwa. Z uwagi na brak czasu też go pominiemy, skądinąd bardzo piękny, pięknie mówiący o klasztorze i zdjęcia z jego pogrzebu, który prowadził świętej pamięci już biskup Edward Samsel. Pogrzeby kapłanów zwykle są prowadzone przez biskupa, natomiast osób świeckich to rzadko bywa. To też pokazuje nam między innymi to, że była osoba to bardzo zasłużona tutaj dla tego miejsca, jego nagrobek z przepięknym tutaj też epitafium, które tam widnieje. Ten, który kochał piękno Wigier, urok i czar tej ziemi, historię pustelni wszystkim zwiedzającym malował wyjątkowo barwnym językiem i tak dalej. I chociażby też pamiątkowa tablica na ścianie domu Furtiana, która po nim została. Wiktor to nie tylko Wigry, no to także Sejny, portrety kapłanów i osób świeckich, które malował, pożegnanie dziewczyny przez partyzanta, czy też rzeźby, które zostały uchwycone przez etnografa Mariana Pokropka, profesora etnografii. Niektórych z nich już dzisiaj trudno je czasami nawet odnaleźć, ale zachowały się chociażby w formie fotografii.
Portrety były odnalezione w różnych miejscach na ziemi sajnańskiej. Ja poczułem się w pewnym momencie jak pani Elżbieta Jaworowicz, kiedy pojechałem do jednego z domów na wsi pod Sejnami, kiedy pan wyszedł z widłami, a ja wiedziałem, że tam w tym domu jest jeden z tych obrazów właśnie Winnika Itisa i tak trochę tak wrogo na mnie popatrzył na początku, ale potem rzeczywiście już była taka przyjazna rozmowa, bo tak wyglądało poszukiwanie tak tych różnych jego obrazów i próba skatalogowania ich, tak, w jakikolwiek właśnie sposób. Te są chociażby z kościółka Matki Bożej Częstochowskiej właśnie w Sejnach, czy też rzeźby ukrzyżowanego w tym małym kościółku w Sejnach, czy ta, która tutaj właśnie w Wigrach się znajduje. No i obrazy, które znamy z kościoła wigierskiego, bo wkrótce szybko je tutaj właśnie przewiniemy, czy też jeden właśnie z portretów znaleziony na strychu tutaj właśnie w kościele, katafalk, czy inne właśnie rzeczy jego autorstwa. Postać niezwykle właśnie tutaj ciekawa, którą pamięta właśnie wiele osób. Myślę, że warto właśnie sięgać też do różnych opracowań, nie tylko mojego autorstwa, bo na temat Winnika Itisa jest sporo różnych też wspomnień, może bardziej fragmentarycznych. Ta książka pokazuje nam taki szerszy obraz jego życia i twórczości. I ostatnia z postaci, którą Państwu dzisiaj chcę też zaprezentować. Znowu wracamy czasowo tutaj do wieku XVIII, do ojca Stanisława Albertyna Nowalskiego, który związany jest z tą naszą ziemią. Urodził się w 1836 roku we wsi Krasne, niedaleko Krasnopola, i wychowywał się właśnie tutaj na tych naszych terenach. Wstąpił do zakonu Kamedułów na Bielanach Warszawskich w 1861 roku jako młody chłopak. Tutaj otrzymał to imię Albertyn. Otrzymał święcenia kapłańskie. Przez szereg lat pełnił funkcję bibliotekarza na tych Bielanach Warszawskich, gdzie udali się Kamedułi tutaj z Wigier, gdzie prawdopodobnie zabrali też swój księgozbiór. Był też w tym Eremie przeorem w latach 1871-1876. Dlaczego możemy go uznać za postać, która jest postacią zasłużoną dla Wigier? Otóż pracował nad monografią klasztoru, której do tej pory nikt nie napisał. Mamy różne fragmentaryczne opracowania wielu osób, natomiast brakuje jednej wielkiej monografii. Mój kolega na studiach doktoranckich w Warszawie zaczął ten temat, ale też go nie dokończył. Szkoda, że zabrakło tutaj też życia i może losy potoczyły się inaczej ojca Stanisława Albertyna Nowalskiego, bo on także za taką monografię się brał. W czasach, kiedy dostępne były o wiele bardziej bogate archiwalia niż dzisiaj. Dzisiaj są one bardzo, bardzo skromne, jeżeli chodzi właśnie tutaj o konwent Kamedułów Wigierskich. Ojciec Stanisław jest autorem monografii Suwałk, która wyszła w roku 1880. Ona jest dostępna w internecie, można ją odnaleźć i zdigitalizowana, jest i przeczytać, bo jest też niezbyt długa. I tam pojawia się między innymi informacja o tym, że ojciec Stanisław pracuje nad dziełem związanym właśnie z Wigrami. Tą informację tam można znaleźć. Wyjdą w druku monografia klasztoru Eremu Wigierskiego, Encyklopedia Literatów Słowiańskich i niestety praca ta nie doczekała się nigdy swojego wydania, tak możemy właśnie powiedzieć. Fragmenty tej monografii klasztoru Wigierskiego ukazały się w kalendarzu ludowym redakcji Zorzy, potem w dziełach wszystkich Oskara Kolberga w roku 1890. Tutaj
znalazł się m.in. fragment legendy o Sieli Bigielskiej, pisany właśnie przez niego. Wydano też inne dzieła, może niekoniecznie związane tutaj z naszym regionem. Nie doczekaliśmy się tego najważniejszego, czyli monografii, a ogromnymi na pewno wtedy archiwaliami i wiedzą dysponował ojciec Stanisław Augustyn. 2 lutego 1886 roku został aresztowany przez władze carskie, 7 marca tegoż roku skazany na zesłanie w głąb Rosji. Tutaj cytuję, wysłany był z granic Królestwa Polskiego pod strażą, a miał pozostawione prawo wyboru miejsca zamieszkania poza Królestwem Polskim, północno i południowo nad bałtyckim krajem i poza guberniami petersburską, besawarską, chersońską i tauryńską. Ostatecznie ksiądz Augustyn Nowalski zamieszkał w Charkowie, czyli na dzisiejszej Ukrainie. Powodem aresztowania było udzielanie przez Nowalskiego sakramentów unitom. Jak piszą, znany był z dawania ślubów katolickich unitom. Na zesłaniu spędził blisko 20 lat. Tam też stracił zdrowie. Do Warszawy powrócił w 1905 roku. Zamieszkał przytułku świętego Stanisława Kostki. Zmarł 7 lipca 1909 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Jego nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele świętego Augustyna w Warszawie, a ciało złożono na cmentarzu pomorskowskim. Tutaj mamy też zdjęcie właśnie z tego, co pozostało właśnie po jego grobie i nekrolog umieszczony w kurierze warszawskim. Także tragiczne losy nie pozwoliły mu na to, aby pozostawić potomnym. Ufam, że taką właśnie pełniejszą historię tego klasztoru, a pewnych rzeczy już nie otworzymy z uwagi na brak archiwaliów, chociażby tych, które spłonęły razem z Biblioteką Kasińskim w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, może zanim przejdziemy do pewnych postaci, może są pytania do księdza Ryszarda, ale nie do księdza. Jest u nas na przykład człowiek rodziny Nowalskich. Pan Arek jest tutaj kuzynem, przodkiem, nie możemy powiedzieć, kuzynem. Ja tutaj pytam do księdza, czy Krasne koło Krasnopola, czy Krasne to koło Gip? Koło Pogorzelce. Pogorzelce. Rzeczywiście w literaturze można spotkać się z taką lokalizacją i z taką. Rodzina pewnie może powiedzieć więcej na ten temat, natomiast przyznam się, że nie dotarłem do źródła, jakie mogłoby to rozwijać w postaci. Takie pytanie, zasługa księdza Nowalskiego, ojca Nowalskiego, to chyba, czy to jest prawda, że w zasadzie bez niego nie byłoby spisanych tych legend, na przykład o Sieli Bigielskiej, że gdyby Połujański posiłkował się tym, co, czy to jest możliwe w ogóle, co spisał ojciec Nowalski, czy raczej nie, czy to było niezależne od siebie? Po Ujańskim jest taka historia, że on opierał się na różnych przekazach, właśnie tutaj czasami się mylił. Piękne dzieło po sobie pozostawił w postaci tych wędrówek po guberni augustowskiej. On powoływał się na rękopisy chociażby księdza Nowoszewicza, tutaj też stąd. Być może korzystał właśnie także z jakichś właśnie tutaj dzieł związanych z Nowalskim. Może się też zdali, czy spotkali, stąd te przekazy, tak? I ja tyle. Czy to może... A skąd ten ojciec Nowalski to legendę znał? To musieli kamedulić. Może jakieś były od tych kamedulów? Ona być może była spisana już wcześniej nawet i była gdzieś skatalogowana w dawnej bibliotece, która trafiła właśnie do Warszawy. Z racji tego, jak oni zostały... Tak, tak. Między innymi w Bibliotece Jagiellońskiej dzisiaj zabezpieczonych jest sporo starodruków też z tamtego okresu. Tylko jeszcze jedno pytanie. Ta monografia miasta Suwok, ksiądz mówi, że jest dostępna, a w jaki sposób? W internecie? Tak, można szukać po prostu monografia. Tak, a jeżeli ktoś ma 200 zł, to jest dostępna, można kupić na aukcję. Tak, też można kupić. Ale przez Podlaski ten...
dostęp i przez kulki. Może już nie. Proszę Państwa, ja podkreślam, że dzisiejsze spotkanie tylko sygnalizuje pewne postaci, bo do nich mam nadzieję wrócimy jeszcze kilkakrotnie, ponieważ tutaj ksiądz Ryszard przedstawił te osoby, o których słyszeliśmy, ale gdyby nie mamy świadomości ich zasług na polu literatury, bo często tego nie wiemy, prawda? No to jest zasygnalizowanie. Ale przejdźmy może, Hubert, do ciebie. Tak. My się trzymać chronologicznie, prawda? Bo tam gdyby chyba pasuje... No, ja 20-letni jestem. Ty zostajesz jak gdyby w tej chronologii na samym końcu. Ja postaram się szybko. Od strony literatury, jak się kolega przygotowuje, to myślę, że warto byłoby się opracowanie jakieś tutaj ogarnąć odnośnie biskupa Karkowicza, aczkolwiek trzeba specjalista od literatury, tak? Tak, tak. Barokowej. Mi łatwiej byłoby wydobyć jego fakty z życia historycznego, takiego, tak, punktu widzenia. Natomiast jak ja zobaczyłem jego analiza literatury, zasług, to są po prostu dziesiątki metrów bieżących. Nie domyślę, że to cała katedra. Proszę Państwa, ja, dzień dobry w ogóle, ja tak się zastanawiam, co ja tutaj robię, bo tutaj panowie sporo napisali o Suwalszczyźnie, ja nie napisałem ich jeszcze nic i tak podejrzewam po cichu, że pan Maciej zaprosił mnie dlatego, że chyba jestem jedynym posiadaczem w okolicy książki Gwiazda Lucifera. No ale spróbuję sprostać tym literackim wyzwaniom. Ja od razu sprostuję to, co pan profesor literatury w szkole średniej mówi, ponieważ tutaj jest rozdział spisany jego ręką, także to nie jest tak. Ale z zwartej większej rzeczy jeszcze nie napisałem, zakładam, że jeszcze kiedyś napiszę. Proszę Państwa, ja dzisiaj będę mówił o dwóch paniach z okresu 20-lecia międzywojennego. Jak Państwo wiedzą, z tymi paniami w literaturze to jest różnie i najlepiej stan literatury kobiecej przedstawia to zdjęcie, które Państwo tutaj widzą, mniej więcej taki jest stosunek wszystkiego do wszystkiego. Pań nie było zbyt wiele, jeżeli prześledzicie, już jeżeli się czepiamy tej języka polskiego, to Antygona, potem długo, długo nic, Antygona napisał Sofokles. Dopiero XIX wiek sprawił, że kilka kobiet pojawiło się w naszej literaturze. No a w dwudziestoleciu międzywojennym pojawiły się takie dwie panie, które urodziły się tam rok różnicy, jeżeli chodzi o urodzenie, a mianowicie właśnie ta pani tak zwana Szpykówna i Wanda Miłoszewska. Ja powiem Państwu, że ja lubię przewodniki stare, zbieram przewodniki, bo zazwyczaj jestem zapraszany w ogóle do Muzeum Wigier jako taki turysta, który opowiada o swoich poczynaniach na Suwalszczyźnie. No a dzisiaj mówię o literaturze, ale też o swoich jakichś tak przygodach w poszukiwaniu jakby dotarciu tutaj między innymi Szpykówny, o swojej drodze co powiedzieć. Tutaj przedstawiam właśnie taką książeczkę, tą największą. Jest to taka krótka broszurka, którą zakupiłem gdzieś tam wiele lat temu. Napisano właśnie przez kobietę i to jest bardzo rzadkie, z 1915 taki przewodnik krótki w formie listów i to się pojawiło i jednak te kobiety gdzieś tam zaczęły do tej świadomości już literackiej przenikać. No ale oczywiście, jak już powiedziałem, bazuję na przewodnikach i kiedyś w przewodniku Antoniego Patki spotkałem taką informację, widzą Państwo tutaj, w tej takiej ramówce, a mianowicie właśnie wspomnianą panią Szpykówną, która w fantastycznej powieści Prorok wpuszcza także w Lucyferze widzi Suwalszczyznę. A dalej jest mowa jeszcze o Wandzie Miłoszewskiej. I to, przyznam szczerze, sprawiło, że ja zacząłem się tematem interesować. Próbowałem odnaleźć, o ile z Czarną Hańczą nie było takiego problemu, bo było wznowienie przez naszą już taką lokalną, nasze lokalne wydawnictwo, pewnie Państwo mają, przez znajomego, kolegę z pracy, Janusza Kopciała, nie żyjącego już. A tutaj z tym nie było problemu, ale był wielki problem właśnie z tymi dwoma książkami. Dwa tytuły się pojawiają, Prorok z Puszczy i ten Lucyfer Nieszczęsny. I przyznam szczerze, że zacząłem się trochę grzebać w tym, mówiąc kolokwialnie, ale to jeszcze o tym za chwilę, bo na początku chcę właśnie powiedzieć o Wandzie Miłoszewskiej i o jej czarnej hańczy. Jest to książka, no właśnie, jaka to jest książka? Wanda Miłoszewska sama w tej książeczce pisze, że jej sukcesem literackim, znaczy sukces powieści jest taki, że musi być romans i przygoda. Tak sobie wymyśliła i tak sobie napisała. No właśnie, romans i przygoda. Czy to było w tej książce do końca, to jest nieoczywiste. Ale ja zacząłem się grzebać, znowu powiem, użyję tego słowa, bo ja wyrywam trochę ten Suwalszczyznę z takich książek. Zacząłem szukać w ogóle powieści o Suwalszczyźnie, bo nie ma czegoś takiego tak naprawdę. O Suwalszczyźnie mało, znaczy ja nie spotkałem jakichś takich większych, zwartych powieści właśnie, które mu opowiadały o Suwalszczyźnie. Dlatego trzymałem się kurczowo tej czarnej hańczy, ale dość późno ją znalazłem.
I teraz dlaczego się zainteresowałem Czarnochańczą? A mianowicie przez fotografię, bo ilustrację tutaj do tej powieści zrobił Jan Bułhak i przyznam Państwu szczerze, że to jest Nestor fotografii polskiej. To jest gość, którego ja naprawdę szanuję, wielbię i to tak wyglądał ten pan. Ten pan robił zdjęcia aparatami wielkoformatowymi i ja zacząłem zastanawiać się, dlaczego Miłaszewska, po przeczytaniu tej książki, która wcale mi się tak mocno nie podobała, dlaczego ten pan dał zdjęcia tej pani? To było dla mnie takie bardzo proste. Zacząłem się jakby trochę drzewać tej historii. Okazało się, że tego tropienie tego Bułhaka to u mnie jest cały czas, chociażby jakiś tam zaułek w Wilnie, próbuję odszukać te zdjęcia i także znaczy te miejsca, które on fotografował. I dlatego ten Bułhak, jak już powiedziałem, w tej mojej świadomości właśnie głęboko jest. No i właśnie, znalazłem takie zdjęcie Bułhaka, bo tak trafiłem właśnie do Bobry Wielkiej. Między tam Nowym Dworem a Sokółką taka wioseczka niewielka, gdzie był wspaniały dwór, jak Państwo widzą. I widząc te zdjęcie zacząłem kombinować, że ja to miejsce znam. Że ja byłem w Bobrze Wielkiej, chociaż nigdy w niej nie byłem. Charakterystyczne takie okienko pochwarzowe gdzieś tam na górze. Zacząłem kombinować i przypomniała mi się wyprawa, bo inaczej tego nie nazwę, trabantem do Białowieży wiele lat temu. I przypomniałem sobie, że kiedyś tam ze swoją narzeczoną, obecnie żoną, na worku tego ganku stałem. Tylko że, jak jeszcze raz powtarzam, nie byłem w Bobrze Wielkiej. A Bobra Wielka to ciekawe miejsce. Tam się spotykało, słuchajcie, wiele ciekawych postaci. Tam przyjeżdżał no, chociażby do tego właściciela, tego majątku, Tadeusza Tomaszewskiego. Zresztą tego pana, który płynął razem z Wandą w tej książce, przyjeżdżało sporo zacnych ludzi. Tam na przykład był Gabriel Narutowicz, przyjaciel ze studiów. Tam był na przykład właśnie Jan Bułhak. Czyli Państwo wiedzą, skąd znała Wanda Jana Bułhaka. Pojawiało się kilka właśnie znanych osobistości, nawet pisarzy. Orzeszkowa nawet była ponoć z wiedzy, zresztą z Grodna niedaleko, dlatego tam przyjeżdżała. No i ja tak tropiłem, no i w końcu, jak już powiedziałem, trafiłem na tę książkę, udało mi się kupić kilka oryginałów, mam chyba 3 czy 4 egzemplarze oryginalne z roku niewiadomego, prawdopodobnie z lat 30., bo nie było daty, mówi się, że to jest mniej więcej 31 rok wydania tej książki. I tutaj widzicie Państwo taką mapkę, bo ta książka tak naprawdę to nie wiadomo, czy to jest przewodnik turystyczny, czy to jest jakaś taka powieść właśnie dla kobiet, no bo to tak mniej więcej miało wyglądać, dlaczego dla kobiet, zaraz jeszcze powiem, bo to taka specyficzna dziedzina. Ale jakby ona opisuje swoją trasę. Zaczęła w Augustowie klasycznie przyjeżdżając z kajakiem. Znaczy inaczej, sam pomysł zrodził się w Bogrze Wielkiej nad Stawem. Koło młyna, który jeszcze dzisiaj istnieje. Jest to jedyna rzecz w tym młynie. Bo nie dokończyłem Państwu, że to inaczej nie powiedziałem w tej euforii, że ten dwór w Bogrze Wielkiej został przeniesiony pod Białystok do muzeum właśnie tego ludowego, naszej kultury ludowej. I tam właśnie miałem okazję na tym dworku, na tym ganku tego dworku być, nie będąc właśnie w Bogrze Wielkiej. Dobrze. Augustów, z Augustowa Państwo widzą przez śluzy, przez jezioro Studzieniczne, wcześniej Białe, do Serw. W Serwach klasycznie na furmankę, kajak został załadowany. Do Bryzgla i z Bryzgla tak naprawdę zaczęła się podróż właśnie Wandy i Tadeusza po jeziorze, tym takim naszym wspaniałym Wigry, z którego mapę też możecie Państwo w tej książce znaleźć. Tak pewnie wyglądało klasyczne przewożenie kajaków. Ciekawostką jest taką to, że kajaki były w określonej długości, żeby mogły być nadane jakby do wagonu towarowego i producenci wtedy przed wojną też produkowali tylko i wyłącznie takie kajaki. I taki kajak został zrzucony na wodę. W książce Miłoszewska twierdzi, że jest pierwszą osobą, która przypłynęła odcinek Czarnochańczy na żaglu. Być może tak było. Ciekawostką jest też to, słuchajcie, że ja lubię takie sprzężenia dziwne. I ten kajak został w książce nazwany Bubr. On nawet dostaje głos i mówi jako bohater, ale ciekawostką jest też to, że mój pierwszy taki profesjonalny kajak, którym pływałem, nazwałem Castor, nie znając wcześniej historii Wandy Miłoszewskiej, czyli też w łacinie Bubr, no i taka dziwna to zbieżność nastąpiła, sprzężenie zjawisk, jak ja to też powtarzam. A po Hańczy czasami właśnie, pewnie Państwo wiedzą, pływało się tak, ponieważ spławiane drewno było jeszcze długo po wojnie. No i oczywiście zdjęcia Bułhaka, świadczące o tym, że Bułhak tutaj był i zrobił te zdjęcia, chociażby portret Miłoszewskiej na wieży klasztoru też gdzieś tam powstał. No i te zdjęcia jakby Bułhaka są piękne. W tym dworku znowu Bułhak zrobił portret także Stanisławowi, czyli mężowi. Ci Państwo zginęli w gruzach w czasie powstania warszawskiego. No niestety coś musiało niebezpiecznego uderzyć w ich dom i jakby nie przeżyli. Wanda Miłoszewska zostawiła swoją książkę, która na swój sposób jest moim zdaniem no, z jednej strony ciekawa, jak już powiedziałem, jestem fanatykiem suwalszczyzny, jak ktoś pisze o suwalszczyźnie, to powinien to przyjmować bezkrytycznie,
ale nie do końca tak było. Jest to takie pomieszanie, taki synkretyzm wielu gatunków, bo tam jest i właśnie taka podróż, takie to przewodnikowe kwestie i jest jakaś taka podróż opisana w sposób na takiego, jakby, jak to się nazywa, taki dziennik podróży troszeczkę. Potem nagle zaczyna mówić bubr. Jest to ciekawa rzecz, ja nie chcę do końca Państwu zdradzać, że tam chodzi, bo tę książkę warto przeczytać. Jak już powiedziałem, nie ma zbyt dużo tych książek. Ja też nie wiem do końca, bo w kilku pracowaniach spotkałem się z tym, że Szlak Czarny Hańczy nosi imię Wandy Miłoszewskiej. Potem ktoś powiedział, że Jana Pawła II, ja w końcu nie wiem, czy jakim szlakiem pływam, a może w ogóle nie ma nazwy. Ale myślę, że w jakiś sposób powinno się Wandę docenić za to, co zrobiła dla Czarnych Hańczy. No i nie ukrywam, że może muzeum trochę kiedyś tam pomogę, mam jakiś taki plan, jeszcze o tym porozmawiam. I to jest taka postać, słuchajcie, która no w sposób właśnie ten taki kobiecy. Romans, pamiętajcie Państwo, i przygoda, to jest klasa. Romans tak się trochę czai, bo ten kuzyn, Tadeusz, znaczy ja nie podejrzewam, nie chciałbym podejrzewać, no jednak mąż został w Bobrze Wielkiej, niech tego romansu nie będzie, proszę. Tam, ja bym szukał tego wątku romansowego, bo tam jest taka scena, kiedy, znaczy jest taki fragment, kiedy bubr, czyli ten kajak, rozmawia z rzeką czarnohańczą i ten romans jest tam troszeczkę widoczny. Ustalmy, że to jednak było, bo przygoda cały czas, nie popłynął. Ale romans to tylko tam, nie? Że tutaj jakby... Nie zawsze nie jest to, czemu nie mąż, tylko kuzyn. No właśnie, mnie to też zastanawiało. Nie wiem. No nie wnikajmy, bo to na razie pierwsza postać. Proszę Państwa, przechodzimy szybciutko, żeby... Bo to już niebezpiecznie zaczyna robić. A zaczynamy do jeszcze trudniejszej lektury, a mianowicie kiedy dostałem jakby ten przewodnik Patli pierwszy, to tutaj się z 59 roku, to tutaj nie ma zupełnie nic o szpyrkównie. Tylko się pojawia tutaj właśnie ta Czarna Hańcza i mgły nad Wiekami, tego Syski, no bo to też taka ciekawa rzecz, ale o tym nie będę mówił. A w późniejszym wydaniu, właśnie z lat 70. pojawia się dodatkowo, autor dodaje właśnie tą szpyrgównę, tą właśnie tego proroka z Puszczy i Lucyfera. I na początku mnie to zmyliło, bo zacząłem szukać dwóch książek. Proroka z Puszczy i Gwiazdy Lucyfera. Znaczy Lucyfera, bo nie wiedziałem, że to jest gwiazda. Potem nie ma zbyt dużo informacji w sieci, być może Państwa pewnie potem trochę rozczaruje, ale prawdopodobnie chodzi o tego Lucyfera właśnie. I jakby tym bardziej, że w ogóle szpyrkówna to jest ciekawa postać, ta kobieta zajmowała się wszystkim, co tak jakby z religią chrześcijańską no niekoniecznie ma dużo wspólnego, a jednocześnie ona to łączyła. To jest fenomen, bo potrafiła. Na przykład okultyzm z chrześcijaństwem w jakiś tam sposób, no da się to połączyć przecież, nie? No i właśnie to jest ten powód, dla którego tutaj przyszedłem prawdopodobnie, czyli właśnie ta książka, którą udało mi się kupić gdzieś tam na jakiejś aukcji za 6 zł, a z tego co wiem, porozmawiałem nawet z prelegentem, który po mnie będzie mówił, też jej jeszcze nie widział. Także słuchajcie, wyjątkowo jestem dumny z siebie, że udało mi się kupić, ale coś, czego nikt na razie w okolicy wśród moich znajomych nie miał. Książka wydana w 20 roku. Ty to się tylko skończył tu przyjść, żeby tę książkę zobaczył. Ja tak podejrzewam, wziąłem ją na wszelki wypadek i boję się, że już z nią dzisiaj nie wyjdę z tą. Nie wiem, dlaczego tak myślę, ale dwóch jest. Tak. Słuchajcie, Szpyrkówna to była kobieta, która no, udzielała się bardzo mocno właśnie w różnych takich, w ogóle wtedy, w latach 20. bardzo dużo dziwnych stowarzyszeń powstawało. Jakieś takie zafascynowanie po raz kolejny jakimś tam właśnie wolnomularstwem. Nawet dwór w Bobrze Wielkiej miał park w stylu jakimś tam, nazwijmy to, wolnomularskim gdzieś tam. I te stowarzyszenia powstawały jak grzyby po deszczu, tworzono jakieś takie dziwne instytucje, akurat taka może mało wolnomularska instytucja, bo to jakieś tam Stowarzyszenie Literatów i Dziennikarzy, którym Szpyrkówna była członkiem. Ten pan po lewej stronie to jest Osendowski, jakby ktoś nie wiedział, czyli też dość znany pisarz gdzieś tam. No i słuchajcie, Szpyrkówna wymyśliła sobie z taką grupą pewną OBEIM. Robiono wtedy takie skróty, to jest rozwinięcie ogólnopolskiego biuletynu ezoterycznego i metapsychicznego. Wyszło chyba ze 2 czy 3 egzemplarze, udało mi się kupić egzemplarz numer 1, gdzie jest raczej protokół z zebrania i z zawiązania tej całej organizacji. Bardzo ciekawy, ale najfajniejsze jest to, słuchajcie, tutaj popatrzcie na drugiej stronie, czym się będzie zajmowała ta nazwijmy to ta gazetka, a tam jest tak ładnie napisane, znaczy ta cała instytucja. Astrologią, astromedytacją, jakąś ezoteryką chrześcijańską, uwaga, historia kierunków ezoterycznych i tak dalej, i tak dalej. I na końcu jest fajnie, nawet dość ciekawie napisane, że jakby nie ma być doktrynerstwa, nie ma być polityki, a ma być wszystko w zgodzie z etyką chrześcijańską. I ona to łączyła, dla mnie to było fenomenalne. Jak można połączyć takie rzeczy? A ona połączyła między innymi właśnie książkę, nawet taką książkę napisała, słuchajcie. Czyli to jest kobieta, która naprawdę pisała nie tylko o Lucyferze, ale i o cudach w pewnych miejscowościach. Co ciekawe, Helena jest napisana, chociaż tak na imię do końca nie miała.
To jest budynek, w którym się obecnie znajdujemy i powoli chciałbym przejść do tej treści. Nie będę Państwu streszczał, chociaż jak już powiedziałem, dostępność tej książki jest trudna. Nie ma tego w wersji cyfrowej, żadnej, ja nie spotkałem w żadnej bibliotece cyfrowej, także nie wiem, czy to nie jest jedyny egzemplarz na ten temat, czy jest część Polski. O czym to jest? No właśnie zaczęło się bardzo tak skomplikowanie albo i nie. Prosta historia, wyobraźcie sobie Państwo sytuację, biega człowiek, znaczy nie, szuka pracy, biedny, inteligentny człowiek, szuka, nazywa się Marek Podrowąż, wchodzi w Warszawie, z małego miasta do wielkiego miasta przyjeżdża i idzie do domu, w którym prawdopodobnie otrzyma pracę i słyszy, że ktoś kogoś morduje, ktoś morduje kobietę. On wpada, robi zamieszanie, rzuca się na dwóch opryków, powala ich tam ciosem jednym, przytomnieje i okazuje się, że wskoczył na plan filmowy, klasyczny gag. Jest scena grana w filmie zabójstwa kobiety, ona krzyczy, udaje, on myśli, że dzieje akcja naprawdę. I tak się zawiązuje romans z właśnie gwiazdą kina. Ona, celebrytka, w futrach, jak to Państwo pewnie sobie wyobrażają, jak to dalej, jest utrzymanką księcia, a on młody, inteligentny operator światła, który nad tym filmie pracuje i okazuje się, że jest romans, potem on skacze do Wisły, no ale gdzie wigry, nie? Gdzie wigry w tej książce? Szukałem długo i nie znalazłem, proszę Państwa. Nie ma wigry w książce Gwiazda Lucifera. Jest kilka szczegółów, które sugerują, że może być, może być to jezioro Wigry, a mianowicie chodzi o to, że jak ten Marek skoczył do tej Wisły, to wyciągnął go przypadkiem przypływający profesor, wsadził do motorówki i gdzieś wywiózł. Wywiózł do puszczy. Wywiózł do puszczy, jak ten się ocknął, to zobaczył, że chodzą dookoła zwierzęta. Jeden z, właśnie ten profesor, ten prorok, rozmawia z tymi zwierzętami, czyli taki wątek prawie jak Divides, no tam się pojawiają takie też ciekawe rzeczy. On nie wie, gdzie jest, w końcu się okazuje, że jest nad jeziorem, które nazywa się, uwaga, Turoń, czyli znowu nie wigry. Im głębiej, tym okazywało się, że być może chodziło trochę o wigry, bo jest mowa o klasztorze na wyspie, który jest zrujnowany, a pamięta czasy Jagiełły. Czyli teoretycznie mógł być to klasztor wigierski. Dwie wieże charakterystyczne z każdej strony jeziora widać, wszystko w porządku. Jeden trop jest, może wigry, chociaż Turoń. Czytam dalej, okazuje się, że jest stacja hydrobiologiczna. Niedaleko wigry jeziora. Wniosek wychodzi, znaczy ja wyciągnąłem taki wniosek, że skoro blisko, to znaczy no, prawdopodobnie chodzi o nowy budynek, czyli ten, w którym jesteśmy, klasztor stąd widać przecież, prawda? Ale okazuje się, że tam miały być trzy izby w tej stacji hydrobiologicznej, czyli tutaj raczej nawet są z tego zdjęcia przedwojennego, izb było więcej. Pomyślałem, że może chodzi o Płocisno, tam gdzie na początku była stacja, ale z kolei to było przy klasztorze, w związku z tym no nie do końca był to ten temat. Nie? Jedyna nazwa własna, która się pojawia w tej książce, to jest kanał Augustowski. Ta nam bliska. Nie ma nic o Suwalszczyźnie, nie ma nic. Tak nie wiadomo, gdzie to jest takie miejsce, którego nie da się określić. Ciekawostką jest to, że w pewnym momencie w tej książce, z tej takiej, wiecie, z takiego prostego romansu, no i przygody w sufie jakieś, no, z prostego romansu, czyli mamy znowu receptę na sukces powieści, przechodzimy do puszczy, jak już powiedziałem, chodzą tam zwierzątka, rozmawiają, a za chwilę trafiamy do takiego bractwa słoneczników. Ja w ogóle w pewnym momencie pomyślałem sobie, na jaki słoneczników. Ale teraz jeszcze jeden drop, wrócę na chwilę do tego tekstu. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak Padla pisał tę książce, napisał, że Szpyrkówna widzi Suwalszczyznę w tonacjach jak najbardziej słonecznych. Czyli to wyciągnąłem wniosek, że ten gość jednak czytał, wie, że tę książkę miał ją w rękach i że tych słoneczników, to tak jest towarzyszenie, które działało, słuchajcie, taka komuna jakaś. Tutaj wszyscy się kochają, chodzą, wegetarianizm, prawa kobiet, no, piękne, naprawdę piękne. Ja to czytałem i w szoku byłem, że coś takiego zostało wypuszczone w 20-leciu międzywojennym i że to ludzie w ogóle kupowali, nie? Tylko, że w zakończeniu tej książki Szperkówna jakby mówi od siebie, to trzeba zacytować, nie? Panie Państwo zacytują to. To co, i tu chciałbym zakończyć. Tylko ten cytat jest po prostu, jak ona się obawia sama, jaką reakcję ta książka w czytelnikach potencjalnych wzbudzi. Gdzie rzecz to jest? No tak. Gwiazda Lucifera będzie niepopularną, bo publiczność u nas myśleć nie lubi. Tak pisze. Pisze dalej. Oczywiście nie wiem, jak będzie. Możliwe, ale jest, że jestem optymistą i tak dalej. Ale teraz będzie tak. Nie każdy lubi trociny, ale jeśli mu je wciąż i zewsząd podsuwają, przyzwyczaja się w końcu i do trocin. Czyli takie miała poczucie, że tak to może być odebrane. Tak. Książka wychodząca przez szablon zawsze ma szansę być niepopularną. Trociny robią swoje. I tam wiele takich innych rzeczy, gdzie ona właśnie mówi, że ona jak najbardziej chrześcijańsko traktuje wszystko i tak dalej. I właśnie tutaj Państwa pytanie powinno się pojawić takie, skąd Lucifer w tytule, nie? No ja też do końca nie wiem.
Gwiazda Lucyfera. Tutaj główny bohater, ten Marek, jest czasami, on sam o sobie mówi jako o takim Lucyferze troszeczkę, czyli takim człowieku poszukującym, łamiącym pewne schematy. No bo, no właśnie, gwiazda Lucyfera, czyli on Lucyfer, a jego gwiazda to ta jego ukochana, o której cały czas on myśli, ona go wzięła i jednak wybrała tego hrabiego, bogatego, a nie jego biednego. Nie wiem. Z drugiej strony przypominam, że Marek Rowąż był operatorem światła. Lucyfer, niosący światło, nie? Może chodziło o to, nie? Czyli takie połączenie no, tego, co jest, tych dogmatów chrześcijańskich z tym takim poszukiwaniem właśnie zupełnie innego spojrzenia na rzeczywistość, próba takiej jakiejś wolności, no, nie wiem, no i takiego pokrzywdzenia. Na końcu okazuje się, że wszyscy myśleli, że on oczywiście nie żyje. Ktoś przypadkiem wyciągnął jego tekst, który napisał wcześniej, Ślepy lotnik, chyba tak nazywała się ta jego powieść, którą Marek Odrowąż napisał. I on po śmierci stał się nagle wystawiany w teatrze i rzucił wyspę i pojechał do miasta. Taki był koniec książki. Bardzo fajna książka. Widzę, że sam siebie wpuścił na minę, zainspirowany cytatem książki, który też znam, że dotyczy Wigier. Mirzotyczny Wigier, raczej tak... Jest to inspiracja, tego trzeba się trzymać. Jest to jakaś forma inspiracji. Szpyrkówna była nad Wigrami i prawdopodobnie właśnie spotykała się tutaj z tymi ludźmi, widziała stację hydrobiologiczną, która dopiero co powstała, bo książka została wydana w 29 roku, chyba w grudniu stacja została zatrzymana. Ta niekonsekwencja w pisaniu może wynikać z tego samego co u Sienkiewicza, bo on też napisał w odcinkach, bo ta książka z tego co czytałem, była pisana w odcinkach do prasy. Do prasy i tam miała tytuł Prorok z Puszczy. A już jako książka zwarta była gwiazdą Lucyfera. I stąd tam właśnie, stąd Fatla prawdopodobnie też jakby te dwa tytuły podał. Stąd wprowadził mnie w błąd, kazał mi szukać dwóch tytułów, a tytuł był tylko jeden. I prawdopodobnie właśnie się okazywała przez tak było. Dłuższy czas w prasie, po kawałku być może stopnie. Czy początek jest bardzo bezpieczny, nie? No jak już powiedziałem, romans, Warszawa, świat kina, kino też kiełkuje. W ogóle 20-lecie uwielbiam, dlatego że tam zaczęły się rodzić wszystkie te nasze rzeczy, które ja dzisiaj lubię. Nawet kajakarstwo, fotografia, lotnictwo, to wszystko jest tutaj w tej książce. Dobrze, pozwól mi wziąć książkę do ręki. Znaczy ja już tak pogodziłem się z myślą, że ja ją tutaj zostawię. Miałeś? Zostawię, pożyczę, ale to tak przy świadkach, żeby widzieli, że daję. No, jest nagrywane tak, żeby to... A! Proszę Państwa, czy są może pytania do Pana Huberta w tej części, czyli bardziej Czarnachańcza, Mijaszewski i Bułka. Natomiast mówiąc, do Buchaka jeszcze wrócimy za tydzień, bo tam gdzie mówili o tych czarodziejach obrazów, że Buchak tam się pojawił. O, to ja liczę oczywiście na pana Zborejszu. Ale nie ja miałem Buchaka. To jeden, to jeszcze powiem. Jarek, będziesz mówił. Powiedziane zostało. Nie, A się prorok w puszczy? No to właśnie to samo. To jest to samo i według tego, o czym mówimy, no to prorok taki tytuł funkcjonował jako w tym wydawnictwie, nazwijmy to gazetowym, a jako gwiazda też pisze Lucyfer, gdzie to jest jakby gwiazda Lucyfera, nie? Czyli też jakby, jeśli chodzi o te książki, niekonsekwencja pewnie. Te książki o Sebastyśnie, to wbrew pozorom książek troszkę jest. Jest książka o morderstwie na figurach dyrektora ośrodka wiejskiego. Jest tak, ale ja szukam, ja powiedziałem, ja jestem 20-letni. Takie rzeczy nowo nie interesują. No to czyli na temat Suberszczyzny w tej książce jest bardzo mało z tego. Znaczy, można zaewaluowane to wszystko. Jest to inspiracja, tak mi się wydaje. Była tu nad brzegiem, patrzyła na jezioro, wymyśliła sobie Turoń, wymyśliła sobie sytuację, bo tam są pewne niekonsekwencje. Nawet sam klasztor jest trochę inaczej opisany niż w rzeczywistości. Ale takie, siedziała, zainspirowała się przestrzenią, która była piękną wokół niej i zaczęła pisać. Ale nie jest to tak, jak ale wyczuła takie jakieś mizogińskie akcenty. Ale nie będziemy tego odłożeni. Jak to jeszcze jedno pytanie, może jak pan myśli ta książka Czarnachańcza Wandy Miłoszewskiej, jaką ona rolę w okresie międzywojennym odegrała na skalę II Rzeczypospolitej? Coś dało to Suwalszczyźnie, tej rzece, czy nie? Inaczej, to nie jest wybitna pisarka, ona tam nie jest zakwalifikowana gdzieś tam wysoko, ale na pewno w ogóle rodził się wtedy nurt takiej turystyki. Powstało mnóstwo wtedy przewodników kajakowych, Podhorska Okołów, Heinrich, gość, który pisał jakby też całą Polskę wtedy, przy międzywojnie dał szlaki turystyczne, Kańcza tam też jest wspomniana.
Myślę, że jest sporo w ogóle, mam chyba ze trzy takie stare przedwojenne książki, gdzie tutaj jakby ludzie przyjeżdżali gdzieś tam z Polski, tutaj się przemieszczali rowerami na przykład, jest taka... Ale Wańkowicz po tym czasie też Wańkowicz kajak. Wańkowicz, tak, znaczy ja też Wańkowicza traktuję jako tego, który pływał po Suwalszczyźnie, bo swoją wyprawę skończył w Piszu, nie? I dlatego uważam, że to jest Suwalszczyzna, ale on raczej te plusy, nie? Gdzieś tam w tych okolicach. Cześć, nie możemy przedłużać. Tak, nie dziękuję, możemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zbyszku, jeśli możesz... No mogę, czuję się pokrzywdzony, bo do kolega obalił mit. Ja nie wiem, czy to się No to tak jest. Ja pozostanę przy słowie, nie mam żadnej prezentacji dla Państwa. Ale zacznę od fotografii, nawiązując do tej fotografii, którą właśnie mi przedmówca zaprezentował, tam gdzie były tylko dwie panie, o ile dobrze dostrzegłem, dość duża grupa panów. Jak to się zmieniło, kiedy dzisiaj otworzyłem Wyborczą. Na pierwszej stronie są jeszcze 7 zdjęć finalistów nagrody Nike i 7 finalistów jest, są 3 panie. Małgorzata Lewta, Urszula Kozioł i Marzena Bogumiła-Kiela. Mówię to też nie bez powodu, bo tam, jak wiecie, nagroda Nike to jest jedna, a nagroda czytników Nike to jest drugo. Można głosować, proszę oczywiście głosować na Marzenę Bogumiła-Kiela. Dlaczego to Państwo chyba więc nie mam prezentacji, ale złamię też trochę... jeszcze nawiązać do pani Miłoszewskiej. Trochę się z tobą nie zgodzę, bo pani Miłoszewska była pisarką dość popularną w okresie wojennym, szczególnie w środowiskach katolickich. Była związana z księciami świętego Wojciecha w Poznaniu. Tam wydała swoje książki, miała licznych czytelników. Wtedy miała licznych czytelników. I podejrzewam, że ta książka jednak odegrała jakąś rolę, chociaż oczywiście nie prowadziłem w tym zakresie żadnych badań. Ale może to świadczyć, znaczy zbiegło to się na pewno z tym, co już też powiedziałeś, że lata 30 to jest ten okres dużego zainteresowania turystyką właśnie też Suwalszczyzny. Tu przyjeżdżali właśnie taka komisja krajoznawcza z centrali przyjeżdżała na czele z Orłowiczem bodajże, tym no, naczelnym krajoznawcą, polskim i inne i tak dalej. W każdym razie badano jakby walory Suwalszczyzny właśnie pod kątem rozwoju tutaj turystyki. Wiadomo, że to wojna wszystko zmiotła te projekty, ale takie... Ja no, myślę, że... Czy może włączę rzutki, bo pójdź używał? Nie wiem. Tak, włączę. Może się nie prezentuje na to. Nie chcecie, żeby świeciło czegoś robić. Może światło. No i z wami też chronologię, bo zacznę, proszę Państwa, od... Ja powiem tak, że chciałbym Państwu powiedzieć o... Może nie tyle o biografiach poszczególnych pisarzy, na pewno się oczywiście jakoś tam te biografie pojawiały, ale bardziej o utworach, które ci pisarze napisali o Wigrach i skupię się na tych utworach i będzie taki bardziej przegląd tego, co moim zdaniem jest ważne, jeżeli chodzi o te utwory literackie i tylko podkreślam literatury pięknej, gdzie motyw wigierski jest najważniejszy. Na mój ogląd wygląda to tak, że to nie jest żadne odkrycie oczywiście, że Wigry są najczęściej tematem, jeżeli chodzi o literaturę piękną, pojawiające się właśnie w utworach literackich, ze względów zrozumiałych, to nie tylko literaturę pięknej pewnie. Tu nie trzeba tego wyjaśnić. W mojej chronologii złamię o tyle, że zacznę od pisarzy XIX-wiecznych, o których już trochę było mowa, bo kazania to teraz też się traktuje jako gatunek literacki, prawda? Więc zacznę od dwóch takich pisarzy, w kolejności właśnie ich życiorysów. Aleksander Osipowicz, taki literat, który żył w latach 1822-1893, mocno związany z Suwałkami i Suwalszczyzną, bowiem tu się urodził, tu mieszkał przez bardzo większy okres czasu swojego życia. Tu pracował jako nauczyciel, jako urzędnik, no i też jako korespondent. Bardzo dużo pisał i swoje rzeczy, utwory, krótsze, dłuższe, drukował w prasie warszawskiej, która się wówczas też ukazywała na prowincji, miała różne dodatki, ale przede wszystkim tam. I jako literat jest kompletnie zapomniany. Są jakieś dramaty, wiersze, które zupełnie nie funkcjonują, ale jest autorem takiego opowiastki, można powiedzieć, zamierzonej jako większy część większego utworu pod tytułem Wycieczki w okolice Suwałk, Gawędy, obrazki, podania. Ten cały plan tego utworu obejmował naprawdę wiele tematów związanych z Suwalszczyzną.
on ten plan jest znany, bowiem przedstawił go no, autorytetowi, czyli Kraszewskiemu wówczas w liście i ten plan utworu znany. Nie napisał go niestety, ale ta część właśnie tak zatytułowana Wierczyczki w okolicy Suwał, gawędy, obrazki, podania opublikował w tygodniku ilustrowanym w 1865 roku i ta część tyczy właśnie wyprawy inteligencji suwalskiej do Cimochylizny. Na łódki. Proszę? Na łódki. Na łódki, no, no ale nie tylko. Tam po prostu to był taki zwyczaj wówczas, że zamawiano furmanki w mieście i jechano właśnie na tak zwaną majówkę nad jezioro i w tym właśnie akurat utworze opisuje to wydarzenie. Utwór naprawdę jest bardzo dobrze napisany i często pojawiają najciekawsze są tam rozmowy, które ci mieszkańcy Suwałk które między sobą prowadzą. Jest to świetne właśnie obserwacje takiej inteligencji prowincjonalnej i jak powiedziałem, ten no, świadectwo właśnie tych mieszkańców Suwałk oddał właśnie jakby portret tych mieszkańców Suwałk tego połowy XIX wieku. Jak powiedziałem, utwór ukazał się tylko w prasie w tym 1865 roku, ale został przez Suwalskie Towarzystwo Kultury wydany w 1994. Tu właśnie przyniosłem Państwu pokazać taką właśnie tą książkę, którą te wycieczki się znajdują. Nie tylko te, bo są tam jeszcze dwa inne utwory też tego pisarza, literata właściwie, które tyczą Suwalszczyzny. Ale mówimy dzisiaj o wigrach, więc będziemy się skupiać nad wigrami. Następnym tym XIX-wiecznym, a właściwie pisarzem, literatem przełomu wieków jest Karol Hoffmann, tu on się na zdjęciu jednym pojawił, żyjący w latach 1855-1937, aktor, reżyser, krajoznawca, dziennikarz, no i literat, też kompletnie jako literat zapomniany. Ale ma swoje zasługi wielkie, nie tylko dla Suwalszczyzny, ale można powiedzieć dla całego kraju, dlatego że był wybitnym działaczem krajoznawczym i należał do jednych współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. To była grupa naprawdę światłych ludzi z Globierem na czele, ale tam działał też i Kulwiecz i ci inni, którzy bardzo z Wignami i Suwalszczyzną byli związani. I otóż ten Hoffmann też właśnie do tego grona należał. Poświęcił Suwalszczyźnie naprawdę swoje pióro w bardzo szerokim zakresie, bo jest na przykład autorem tego przewodnika Najpiękniejsze zakątki Suwalszczyzna, chyba tak to się nazywało. Książka to jest można powiedzieć przewodnik, ale napisany literackim językiem. Trudno go zaliczyć do literatury pięknej, ale jest. Natomiast napisał też wiele artykułów, między innymi w tygodniku ilustrowanym poświęconym Wigrom, Klasztorowi. Napisał też pamiętnik jako uczeń Suwalskiego Gimnazjum, bo w Suwałkach też przez bardzo duży okres czasu mieszkał. I ten pamiętnik nawet był drukowany w roczniku augustowsko-suwalskim. Nie pamiętam numeru, ale on jest dostępny. Bardzo ciekawe, unikatowa, można powiedzieć, lektura, bo tej lektury o Suwałkach tego okresu, czyli początków i końca XIX i początku XX wieku naprawdę jest niewiele. Najbardziej moim zdaniem, jeżeli chodzi o wigry, powinien być znany z tego wiersza pod tytułem właśnie Wigry, który został opublikowany w takim dzwonniku częstochowskim, więc zupełnie bardzo lokalnym piśmie. Natomiast ja Państwu tu przyniosłem tą małą książeczkę, gdzie ten utwór był właśnie, został opublikowany z pięknymi zdjęciami klasztoru wigierskiego wykonanego przez... To jest do pobrania. Tak, to jest do pobrania, nawet z dwóch egzemplarzy. No to ale tyle. Nie dokończyłeś przy wykonanymi zdjęciami przez kogo? Starszego Wosia. Tak, bardzo polecam. Przepiękne zdjęcie. Starszego Wosia też składał tę książkę i graficznie opracował. Także jest, można powiedzieć, współautorem tej drobnej publikacji. Proszę Państwa, przechodzimy do dwudziestolecia międzywojennego.
Pani Miłoszewski nie powiem nic, bo to już zostało powiedziane. Może tylko podkreślam, że bardzo pięknie się stało, że Janusz Kopciał tę książkę wznowił. O ile się nie mylę, to nawet chyba rozpoczął swoją działalność w wydawnictwie tej książki, zawsze o tym marzył. Napisał jeszcze znakomite do tego posłowie. I dobrze się stało, że tę książkę po prostu przywołał, bo naprawdę to jest jedna z lepszych książek, jakie właściwie w ogóle ta opowieść jest najlepsza, na pewno ta opisana przez Miłoszewską pisarkę legenda o Sieji jest zdecydowanie chyba najciekawsza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Czy mi się bardziej Miłoszewski podobał ten moment, kiedy drzewa zaczęły schodzić do wody i rośliny tam przemawiały. Chyba pod wpływem, no to jest genialny fakt. Prawda? Czyli są takie momenty, naprawdę warto po nie sięgnąć, bo to literatura naprawdę piękną pracę wykonał także piękną pracę pan Janusz jako wydawca, no odkrywając właściwie, można powiedzieć, dla czytelników nie tylko Suwalszczyzny, chociaż nie spotkała się z takim zainteresowaniem, jakbyśmy należałoby tego oczekiwać, postać Kazimierza Umilianowicza, pisarza, że tak powiem, niezawodowego, bo nauczyciela z zawodu. Żył w latach 1888-1969. Po wojnie uczył matematyka, po wojnie uczył w gimnazjum. Za niesubordynację polityczną miał różne kłopoty. Był prześladowany. W każdym razie no, życiorys jest bardzo bujny, bogaty, a przede wszystkim to, że urodził się w Pierwtaniach, czyli wsi podwigierskiej. I właśnie ta pierwsza część, jak cztery książki, nie tryptyki, to cztery, tak? Kraina Kwietnych Wróci, które są wspomnieniami spisanymi w latach 30. XX wieku. Właśnie tam się urodził Kazimierz Umilianowicz i to jest fascynująca literatura. Nie ma takiego opisu Suwalszczyzny, właśnie tego miejsca oczywiście, ale to odnosi się do szerszego na pewno obszaru, jak właśnie, jaki wyszedł z pióra tej mierzami. Są i Becajmy nawet, ale to Becajmy są nawet, a w kolejnych części. Tak, bo tam potem jest Augustowszczyzna, bo ja nie będę tu życiorysu pana Mijanowicza mówił, ale w każdym razie są piękne. Otwór z Wigra jest na przykład, to opisane w tej książce. Tak też. Typograficznie opisuje, że teren może zostawić ze swoimi mapami, to zgadza z terenem. Tak, to bardzo jest... Bardzo umiejscowione, no właśnie topograficznie w okolicach Wigier, na Wigierskich właśnie, lepiej tak chyba opowiedzieć, ta powieść, no nie powieść, ta opowieść, wspomnienia są, no ale to jest naprawdę literatura wysokiej klasy, język, szczegółowość opisu, barwność opisu, no znakomite po prostu. I to jest odkrycie na pewno wydawcy, nie wiem, czy się tak bardzo ta postać pojawia. Skoro jesteśmy w okresie międzywojennym, to chciałbym Państwu powiedzieć tutaj o postaci chyba znanej, o Czesławie Miłoszu. Pasuje to trochę tak biograficznie do tego miejsca, bowiem właśnie w latach 30. jest to ten okres, kiedy Czesław Miłosz na Suwalszczyznę przyjeżdżał, a konkretnie do Suwał i nie tylko, i do Krasnogródy, bowiem w okresie 1927-1935 Miłoszowie, jak to wiadomo pewnie powszechnie, mieszkali w Suwałkach, czyli rodzice Czesława. Czesław studiował wtedy, uczył się w gimnazjum, potem studiował w Wilnie, ale był to jego dom rodzinny, tu był zameldowany, tu przyjeżdżał do Suwałk, no i do tej Krasnogródy, do ciotek ponad Ujen. I też, można powiedzieć, korzystał z uroków i wód jeziora Wigry. Tak, chciałbym przeczytać Państwu taki jeden fragment właśnie po tym, ten siedział, taki dla na trochę literatury było, albo może w liście z lipca 1932 roku do Jarosława Iwaszkiewicza Czesław Miłosz pisał. W czerwcu przeważnie czytałem i pisałem tkwiąc w Suwałkach. Napisałem sporo artykułów, tłumaczyłem bajki Oskara Miłosza i bawiłem się czytaniem prasy o bolszewikach wileńskich, w
wśród których wymieniono też mnie z nazwiska. W rezultacie tego pisarstwa sflaczałem na Amę, co w połączeniu z moją warszawską flakowatością, chodzi tu o to, że rok akademicki 31-32, poeta spędził na Uniwersytecie Warszawskim, ale rozczarowany poziomem studiów i stolicą, także nie zaliczeniem egzaminu z teorii prawa, wrócił na Uniwersytet Gdyński. I wtedy właśnie siedział w lotach, przygotował się do tego poprawkowego egzaminu. Co dawało smutny obraz, a flakowatość jego pisze, pewnego krytycznie oczywiście sobie, samokrytycznie. Pewnego więc dnia rzuciłem wszystkie książki won i wyjechałem na jezioro Wigry do schroniska na wypoczynek. Niestety to schronisko jest takie, jak jest, bo chodzi o ten nie ten murowany budynek, tylko o ten drewniany korbieciuszkę. Kilka tygodni, w ciągu których nie wyłaziłem prawie z wody, przywróciło mi formę. Obecny brzuch przyrósł do kręgosłupa i czuję się znakomicie. Dalej pisze tak. Jezioro Wigry, bardzo piękne, około 20 km długości, więc jest dużo miejsca do wypraw. Atmosfera schroniska turystycznego bardzo przyjemna, różni sympatyczni ludzie i kulturalni zahaczają o Wigry, przeważnie z wycieczkami kajakowymi. I jeszcze jedna obserwacja. Niedziele są zabawne, jeżdżą wtedy łódki pełne dzielnych spacerowiczów z okolicznych miasteczek. Łódki mają egzotyczne nazwy, na przykład Emanuel, Leftodora spacerna. Czasem pijemy wódkę szmuglowaną z Prus, zwaną Hindenburgiem albo samogonką. Takie sobie po prostu majówki na Wigrach. Czyli tradycja lepą się powiczu trwała. Tradycja właśnie po się powiczu trwała. Oczywiście gdzieś tam napisał, że też obszedł Wigry dookoła któregoś tam razu. Żadnego utworu i żaden motyw wigierski się nie powtarza z takich właśnie wspomnień. Natomiast no, ważna jest ta obecność, w końcu nie tuzinkowego pisarza, mówiąc delikatnie, bowiem każdą wizytę, czyli z tych pięć wizyt, które po 89 roku Miłosz no, urządził sobie na Suwalszczyznę, no, spędzał właśnie na Wigrach. Zatrzymywał się w domu pracy twórczej wypoczynku w tej tak zwanym. Tam wynajmował apartament, no i te krócej lub dłużej tam po prostu przebywał i był samym miejscem zawsze zauroczony. No tam szczególnie w tym okresie ważne to było to pierwsze spotkanie z Suwalszczyzną, czyli ten 89 rok, kiedy rzeczywiście widać go na zdjęciach, które wtedy mu zrobiono, rzeczywiście jest uśmiechnięty, radosny. No wtedy rzeczywiście gdzieś to widział i powiedział, że poczuł się wtedy, że wrócił. Ten mit powrotu się spełnił. Tu zresztą było jego zdjęcie właśnie z panem Winnicatesem na tej prezentacji. Zatrzymał się też w takiej wizycie, która właściwie nie jest odnotowana, bo wtedy właściwie była taka bardzo prywatna, kiedy jechał z żoną Karol i bratem oraz Markiem Karpem po raz drugi na Litwę, to był czerwiec 1993 roku, też zatrzymał się na obiedzie w Wigrach, w klasztorze wigierskim. Jedli pysznego tego. To jest to biurko, które jest w czerwonym folwarku, tam to właśnie już podpisał książkę. To jest nasze zbiorek. Także, proszę Państwa, jesteśmy po roku, to nie pokazałem Państwu tej książki właśnie, bo książka ta pierwsza z serii czterech wydanych właśnie w serii Biblioteki Suwalskiej Kraina Świetnych uwroci Kazimierza Kobyniewicza. W Suwalskiej ma tak, antykwariaci są do kupienia najczęściej trzy części. Z pierwszą jest trudno, ale tam te trzy są również bardzo ciekawe. Po roku 45, proszę Państwa, o ile się nie mylę, takim pierwszym zaznaczonym w literaturze obecnością i wielkim pisarzem, wielkim poetą był Zbigniew Herbert.
którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku. Zmarł w 1998, a po raz pierwszy mija dzisiaj, dokładnie dzisiaj, 6 września 1954 roku, kiedy spuścił kanał, kajak na wody jeziora Augustowskiego i rozpoczął pierwszą wyprawę kajakową po Suwalszczyźnie, dopływając do Widier, do starego folwarku, gdzie najczęściej nocowali, bo nie był sam. Pierwszą wyprawę odbył ze Zdzisławem Najderem, drugim ze Zdzisławem Najderem i Krystyną Pawłowską, późniejszą żoną Najdera, i trzecią wyprawę też w 54, 55, 56. I za każdym razem te Wigry odwiedzał. Na pewno korzystał z wód wigierskich i z wyprawy pierwszej i drugiej powstało też takie opowiadanie Wyprawa pod Jonaszem, które nigdy nie zostało opublikowane przez poetę, a napisał to opowiadanie na konkurs takiego pisma Turysta. Pismo wydał Zarząd Główny Polskiego Turysta Turystycznego Krajoznawczego i no, licząc na nagrodę, słusznie też liczę, bo opowiadanie nie było złe. Niestety tej nagrody nie dostał, co było bardzo wielkim rozczarowaniem. No dostał wyróżnienie, no ale co wyróżnienie było rzeczowe, to dla budującego poety wówczas nie było to atrakcyjne. W każdym razie to opowiadanie zachowało się w rękopisie i zostało opublikowane dopiero w 90. Nie pamiętam roku, w tej książce Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna, Podróże bliskie. Nie były to jedyne wyprawy Herberta na Wigry, bowiem kiedy przyjeżdżał w 61, 63 to nie, ale w 80 latach, 81, 82, 83, kiedy już nie przyjeżdżał do Suwałk, a zatrzymywał się w Wolecku, wówczas też podróżował samochodem wraz z żoną i też Wigry odwiedzał, czego świadectwem najlepszym są rysunki właśnie zespołu poklasztornego, które się zachowały, bowiem Herbert oprócz tego, że pisał piękne wiersze, to też trochę rysował, a nawet dużo rysował, głównie oczywiście dzieła sztuki, czy obrazy, czy fragmenty obrazów muzeum, ale też zabytki, też takie też miejsca, krajobraz, czasami postacie, portrety i tym podobne tematy go interesowała. W każdym razie wybitny poeta ma w swoim dorobku wyprawę pod Jonaszem. Bardzo ciekawe opowiadanie, dużo rzeczywiście faktograficzne, topograficzne, bardzo realistyczne. Odnajdujemy tam naprawdę miejsca, które są Państwu też doskonale znane. Współczesności. Pisarzem, który jest chyba no, bardzo ważnym dla Suwalszczyzny, ale zupełnie Suwalszczyzną nadal chyba nie kojarzony, to jest Jarosław Marek Rynkiewicz, poeta, dramatopisarz, eseista, historyk literatury. Urodził się w 1935 roku i napisał najwybitniejszą, moim zdaniem, powieść o Suwalszczyźnie. To tak, w związku z tym, że powiedziałem, że nie ma gdzieś to leciło. Dlatego się asekuruje. Tak, to jest rzeczywiście tytuł tej powieści Rozmowy Polskie latem roku 1983 powstały rzeczywiście nad jeziorem Wigry, a konkretnie w Gawrychludzie, w domu państwa Jacewiczów. Ten dom stoi, nie jest już niestety pensjonatem, wtedy był prywatny pensjonat. Jak się wjeżdża w Gawrychludzie, myja się młyn, podjeżdża się pod górę, to pierwsze, nie widać tego zapłotu, takiego wysokiego płotu. Jest do kupienia. Jest do kupienia. Miejsce kultowe. Gmina ma kupić muzeum na Jarosława Rynkiewicza. No w każdym razie. I tam, że właśnie zgodnie z tym tytułem, rzecz
cała akcja powieści dzieje się właśnie w tym miejscu. Niekoniecznie, bo przenosi się w inne miejsca suwalsztyczne, bo czasami sięga granicy, czy Budziska, czy tej właśnie w kierunku Sejmiężczyzny, ale to są rozmowy, jak się można domyśleć, to jest okres stanu wojennego, więc są to rozmowy głównie polityczne, ale nie tylko, bo Jaczajowy bardzo daleko sięga w głąb historii Suwalszczyzny. Jarosław Marenkiewicz znakomicie się do tej powieści przygotował, czytał Pojeckiego, czytał Korana, czytał to, co mógł znaleźć, właśnie te przewodniki, może na tyle był zorientowany. Bardzo go interesowały problem właśnie granicy, w ogóle narodu, jak to jest, Jaćwingów, właśnie to Jaćwingów szczególnie dzieje. Znakomita powieść, piękne opisy Dzybobrania, to nawet wzorował się w pewnym sensie na panu Tadeuszu, tylko łowienia raków, wypraw takich właśnie w głąb tej Suwalszczyzny. Naprawdę miała wiele wznowień ta powieść, warto do niej sięgać. Nie sądzę, że przez Suwalcza jest na tyle znana, na ile znana być naprawdę powinna. Ale też ma w swoim dorobku Jarosława Rynkiewicz wiersze, bo był przede wszystkim poetą. I wiersze, które właśnie z motywem jaćwieskim, bądź motywem wigierskim. Jeden z nich chciałbym Państwu zacytować. Ukazał się o rozmowie polskie, to jest, proszę Państwa, nie powiedziałem o tym, to jest wydanie pierwsze krajowe, w 1991 roku, bowiem nie mógł w kraju wydać tej powieści, uznana została, że cenzura niestety nie wydała tego, wydana została w 1984 w Kulturze Paryskiej i w podziemne wydawnictwie Nowa. To jest pierwsze krajowe. Jak z dostępności to jest tego? Jest. Bardzo dobre. Tak, nie wiem, 5 czy 6 wydań, naprawdę w wysokich nakładach nie ma problemu, ale wiersz w takim tomie, też wydanym w podziemiu, ulica Mandelsztama, jest na przykład taki wiersz, proszę Państwa, pod tytułem Jezioro Wigry 1985. I jeszcze jęki rannych słychać nad jeziorem, tam gdzie leśnej kolejki zardzewiałe tory. Niemcy wodzili tędy sosny od Windugi, podczas tej pierwszej wojny i podczas tej drugiej. Bo przez długie miesiące front stał na jeziorze. Kto szuka grzybu w lesie, ten odnajdzie może karabinową łuskę lub okucie buta, tego, który tu zginął, ruskiego rekruta. Kwitnie wrzos tam, gdzie były ziemianki piechoty. Wiecznie młoda sarna skacze przy tym kroty i patrząc pod poziomych pusty oczudoły, po cośmy tu ginęli, pytają popioły. Po cośmy stąd pisali listy do mamusi, która tam w Kinsbergu płakać po nas musi. Po cośmy na bagnety stąd się przybijali, nawet świeczek na grobie nikt nam nie zapali. Na jaką to niemiecką lub rosyjską chwałę teraz w spróchniałych czaszkach mamy dziurki małe. Zapomniane są kości, mija lato, jesień i dziewczyna spuciczna grzyby w wiatrze niesie. Zapomniane są dzieje, nigdy ich nie było. Gasną race w jeziorze, co się w głąb pokryło. Świetne serie lecące ponad bliste wody i pachną jak pachniały poziomki jagody. I będą tak pachniały aż do końca świata. A biało-czarny dzień ciął wśród gałęzi lata. Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy zmarł Rynkiewicz. Sprawdzimy. Nie tak dawno. Z tego co wiem, to już to nie wrócił, podjęła to się na Suwalszczyznę, mieszkał w Milanówku pod Warszawą. Nie można tutaj nie wspomnieć dzisiaj, uważam, o Stefanie Maciejewskim, pisarzu, krajoznawcy, dziennikarzu, który w Suwałkach mieszkał w latach 92-2002, a urodził się w 1936, związany
najbardziej z Krakowy, tam też zmarł 2 sierpnia tego roku, czyli niedawno, 9 sierpnia, został pochowany w Krakowie. 22 Grytkiewicz. Tak. Tak, właśnie. To jest bardzo. Dziękuję. No i Stefan Maciejski wniosła też wzorem Miłoszewskim, niewątpliwie wzorem Miłoszewskim, napisał taką książkę, jeszcze wtedy w Słowach nie mieszkał, a w Białymstoku miał tylko taką książkę Powoli za rakiem, to przyniosłem pierwsze wydanie tej książki, na drugiej nawet nie było. Jest to książka rzeczywiście dokładnie jakby odtwarzająca Czarnochańczę, z tym, że on tutaj, autor, znaczy podróżuje tu, nie kryje się, że to on jest, podróżuje z dwojgiem swoich wnucząt i jakby na bazie, opisując historię Suwalszczyzny, opisując jej urodę tej krainy, jakby no, prowadzi taką działalność wychowawczą w stosunku do swoich no, wnuków. I no, piękna opowieść, tylko mówię, nadal się czyta bardzo dobrze, no, też mocno osadzona w historii, te opowiastki, przytacza legendy, przytacza też właśnie inne historie związane z, postacie związane z Suwalszczyzną. Po prostu taka wędrówka no, po tej krainie. Ale jest też autorem innych książek o Suwalszczyźnie. Mówię o staro książkach literackich. Opowieść o kamedułach wigierskich z 1999 roku i legendy z nad Wigier w 2002 roku. Nie mówię o książkach tych, które popełnił, o przewodnikach właśnie, które uważam, nadal są, bronią się znakomicie. Więc postać jest dla Wigier no, bardzo, bardzo ważna. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę głównie na utwory. Na postaci opisane jest to najważniejsze, bo utworów, ale takie, które warto opisywać, znać i które się pojawiły w literaturze pięknej. Więc poetka. Poetka, proszę Państwa, też można powiedzieć nie stąd, ale z pobliża, bo z Białegostoku. Chociaż nie stamtąd pochodząca, ale mieszkająca, można powiedzieć, od zawsze w Białegostoku, Krystyna Konecka, urodzona w 1945, poetka, dziennikarka, jak powiedziałam, zamieszkana w Białegostoku, co mieszkała w Białegostoku i w 1986 roku wydała taką zgrzebną książkę, proszę Państwa, Domu Kultury w Białymstoku właśnie. I to są jest 14 sonetów, a właśnie wieniec sonetów, czyli ten ostatni wers sonety, jak Państwo wiecie, są regularne, 4 strofki. Ostatni wers sonetu jest pierwszy następnego. I ślady na jeziorach i to jest właściwie opis jej wędrówki kajakowej, ujętej w wiersz przez właśnie te okolice. Pięknie napisane, cykl wierszy. Naprawdę znakomicie, nie ma takiego poświęconego Suwalszczyźnie utworu zamkniętego, tak pełnego. Co nie znaczy, proszę Państwa, że tych utworów nie ma, bo te utwory no, powstawały i pewnie powstawać będą. Ma swój piękny utwór, nie jeden zresztą, ale też nie za wiele, jak na Tigry. Nie mówię o Suwalszczyźnie, mówimy o Wigrach. Leszek Aleksander Muczulski, 1938-2017. Ten jeden z arcydzieł Leszka jest w tym właśnie książce, które Państwo dzisiaj mogą tu otrzymać. Rozpoczyna to książkę Stanąłem nad jeziorem w bramie poranku. Arcydzieło, proszę Państwa, źle tylko jest tu złamane. Sorry, to ja. Nie czyta się. To poprawię. I Stefan Kamiński jest autorem pięknego wiersza o Wigrach. Poeta, który też mocno związany z Suwałkami, tu się urodził, tu mieszkał przez dłuższy czas, często powracał. Zmarł w 1998 roku. Uczeń Suwalskiego Liceum Gimnazjum wtedy. Proszę Państwa, i tak można bym, chcę powiedzieć, że wielką pisarzem, jak się okazuje, wielkie miary, jak się poetą wielkie miary. Okazał się pan Andrzej Stumiło, znany, może Wigrom nie znany, nie pierwsza poświęconego Wigrom akurat, ale myślę, że to, że mieszkał tu w okolicach Wigier,
że tu przebywał, to co zrobił dla Wigier na pewno tą poezję inspirowało. I atmosfera jakby krajobrazu wigierskiego w tych wierszach jest znakomity. Naprawdę dla mnie jest Andrzej Stubiła jako poeta odkryciem, chociaż doczytałem od pierwszego tomu. Nie przygotowałem żadnej takim pisarzem, który też chyba nie, mimo wszystko nie poświęcił miejsca w swojej twórczości Wigrom, ale spędził tu bardzo dużo czasu, czyli tytuł do Karpowicz, prawda? Właśnie gratuluję, śledziłem to i chyba nie wiem, czy chyba w twórczości nie wiem, czy nie ma jakiegoś wiersza, ale pewnie nie jest. Nie badałem jest tego. Natomiast rzeczywiście, no zresztą już w tym okresie, kiedy on tu przebywał, a przebywał też niemało, no, ale zmarł w bardzo późnym wieku, to już ta twórczość literacką się właściwie nie zajmował. Bazował na tym, co wydał wcześniej bardzo popularne książki, ale teraz zupełnie nie czytali przez to. Co jeszcze mówię? No, to wiersze o Wigrach mają też zapewne inni poeci, nie będę już to przywoływał, natomiast chcę powiedzieć, że te są inspiracją dla też młodych poetów i tu sobie pozwolę ze względów oczywistych przywołać takiego młodego poetę, czyli Michała Fałtunowicza, który wydał w tym roku swój trzeci tom pod tytułem Kołysanka. I tam właśnie wydawcą jest Ośrodek Pograniczy, Fundacja Pogranicza w Sejnach. I tam jest taki wiersz pod tytułem Boże Narodzenie. A chcę powiedzieć, że Michał Fałtunowicz, muszę sprawdzić, bo to nie jest takie dla mnie oczywiste w tym momencie, że urodził się w 1996 roku. I właśnie ten Boże Narodzenie Jakubowi Tylmanowi, swojemu czyznaczonemu bratu. Piotrek choruje na bostonkę, mówię Dawidowi. Nie mam wiele do dodania. Podobno wszyscy po 12 roku życia są bezpieczni od bostonki. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiemy. Patrzymy na wyspę krowę na jeziorze Wigry. Wigilia 2019. Wypijamy kawy, wypalamy papierosy, wracamy do związanych krwią. No, nie będę dalej czytował, w pewnym momencie ten motyw, patrzymy na wyspę krowę, na jeziorze Wigry, proszę Państwa, wiersz na pewno by trafił do antologii, gdzie taka by powstała poetycki o Wigrach, czy o Suwalszczyźnie. Ale jest na przykład też taki wiersz, proszę Państwa, to na ciekawości bardziej przykarczam, który powstał w 97 roku, w 95, przepraszam, Wigry, listopad 95, jak czytamy w datacji tego wiersza. Autorką jest nieznana mi zupełnie poetka Maryna Trunicz, która napisała ten wiersz podczas pobytu tutaj na Wigrach, w klasztorze opamedulskim, podczas forum Zrozumieć Bośni, które w Ośrodku Pogranicze w Sejnach organizował. Unosząc się nad jeziorem, cisza przemawiała zapomnianym już językiem dzieciństwa. Ludzie nigdy nie zrozumieją tego, o czym z całego serca próbujemy zapomnieć. Skrawki dobrych zamiarów powiewały na drzewach. Niedaleko stąd roztaczała się Litwa, tajemnicza, a mewy, skulone na pomoście, we śmie tonęły. Tłumaczka Sylwia Piekarska. Proszę Państwa, to właściwie chciałbym tym zakończyć wierszem, a właściwie dwiema takimi refleksjami. Jedno to bardzo jestem ciekaw, jak, o ile by się powiększyła taki materiał, który kiedyś mi opublikowali w roku 99, w numerze 5 Dnia Świeży, ukazała się taki numer poświęcony w dużej mierze Wigierskiemu Parkowi Narodowemu. I tam jest taki artykuł pod tytułem Wpisanie w dzieje Wigier. On zajmuje dwie strony, choć bardzo małą czcionką. To jest tylko z tych postaci, które Państwu przytoczyłem, są tylko właściwie trzy. Mówią i także pięknie myślałem, czyli o pisarzach. Ale to sens też z tego względu, że rozumieliśmy postacie tylko osób nieżyjących. Ale myślę, że warto zawsze z tego materiału korzystać. Okazuje się, że bogactwo ludzi, którzy są z tym
miejscem, konkretnym miejscem pojazdami jest przeogromny. A drugie to takie mam taki, to pan dyrektora, ukłon, czy warto właśnie nie pomyśleć o tym, żeby powstała takie, może nawet nie jedna antologia tekstu w Wikigach. Bo to naprawdę myślę, że jest bardzo wielkie zaniedbanie. Myślę, że pan obecny na sali, pewnie weźmie to pod uwagę za czas. Dziękuję bardzo. Mamy wyjście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.